Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. W poprzednim odcinku zakończyliśmy na tym, że poszliśmy do Leeuwardena i powiedzieliśmy, że mamy dowód jego niewinności. On nam sprzedał jakieś informacje, że Salamandra gra też o wpływy polityczne. Ale ten odcinek zaczniemy od tego, że popłyniemy sobie na bagna. Tam mamy do załatwienia parę zadań. I później, jeśli starczy czasu, to jeszcze wrócimy sobie do miasta i tutaj też mamy sporo roboty. Co powinien mnie kupić? Jacyś chęt... Usługi... Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to... Jesteś gotowy? Tak. Ten filmik już znamy, więc będę go pomijał. Szkoda czasu. Okej, tutaj fajnie Geralt biega, szybko. Któż? Wiedźminie, bandyci z suchych krain wypytywali o ciebie. Ich znakiem był ognisty jaszczur. Salamandra wie, że byłem na bagnach. Ciekawe skąd. Brali nas na spytki i grozili nam. Chcieli wiedzieć, kim jesteś i co zamierzasz. I co powiedzieliście? Jestem silny wiarą w panów. Nawet gdy mnie torturowali, nic im nie powiedziałem. Podobnie inni. Nikt w wiosce nie puścił pary z ust. Dziękuję, przyjacielu. Bandyci zostaną ukarani. Już wam nie zagrożą. Niech wodni panowie prowadzą cię prostymi drogami. Do zobaczenia. Wodni panowie, przybywajcie. Znałem zaginionego chłopaka i bardzo go lubiłem. Dziękuję, że zgodziłeś się go poszukać. Nie ma sprawy. Panowie uczą, że wdzięczność jest prostą drogą do królestwa w głębinach. Czy przyjmiesz 100 orenów jako dowód mojej wdzięczności? Zatrzymaj pieniądze. Tobie bardziej się przydadzą. Zostało powiedziane. Odmówi waszych darów, żeby przyjąć większą nagrodę. Hmm? Wiedziałem, że odmówisz. I wybacz, że wystawiłem cię na próbę propozycją przyjęcia pieniędzy. Oto prawdziwy dowód mojej wdzięczności. A cóż to? W mojej rodzinie z pokolenia na pokolenie przechodzi przepis na cudowne pachnidło, któremu nie oprze się żadna kobieta. To mój największy skarb, więc nie traktuj go jako błahostki. Dzięki niemu zdobyłem żonę, jak mój ojciec i mój dziad. Daję ci ten przepis z myślą, że kiedyś dzięki niemu sam zdobędziesz żonę i osiądziesz wśród nas, by żyć w szczęściu, chwaląc wodnych panów. Dziękuję. Niech będą przeklęte suche krainy. Wodni panowie! Może porozmawiamy. Alchemik z Wyzimy, Kalkstein, twierdzi, że wiesz coś o magu, zwierzę i strażniku. Dawno, dawno temu na bagnach mieszkał potężny czarownik. Szukał odosobnienia, a za jednego towarzysza miał ucznia. A tak było do czasu, kiedy w jego życiu pojawiła się kobieta. Zaczyna się jak bajka. Ale kończy się inaczej. Bo to zła kobieta była. Mag na własne nieszczęście zakochał się. Spełniał każde jej życzenie, ale ona wykorzystywała potęgę czarodzieja. Kim była? To nieważne. Słucham. Mów dalej. Ślepa miłość doprowadziła czarownika do upadku. Wywołał siły, nad którymi nie potrafił zapanować. Zginął. A wieża zamieniła się w ruinę. Świetna historia, ale chciałem posłuchać o strażniku. Kochanka maga była obdarzona mocą. Potrafiła wieszczyć i czarownik wykonał dla niej talię niezwykłych kart Tarota. Kierując się wskazówkami kobiety, na każdej karcie zilustrował wydarzenie z przeszłości. No i? Siedziby maga strzegły golemy, pracujące bez zmęczenia kolosy z gliny. Niektóre oszczędzone przez czas można zobaczyć na cmentarzysku, gdzie
gdzie pozbawione ożywiającej siły i spłukiwane przez deszcze trwają w bezruchu. Jeden z nich jest strażnikiem? Tak. Najpotężniejszy z golemów był odźwiernym i strażnikiem czarodzieja. Jedna z kart Tarota, wieża, pokazuje sposób, w jaki zostanie obudzony. Wtedy wieża otworzy się na nowo. Mam tę kartę, weź ją, mnie nie jest już potrzebna. No właśnie, to wskazuje, że tą kobietą z legendy mogła być sama Waska. Okej, czyli trzeba iść do Ilwina. Na wagę złota. Co to było? Szkoda, że jeszcze Blokotu nie znam, tak to już bym sobie pozbierał jego listki. No co jest? I tutaj powinien być Siegfried. Powinien, bo tak, już są bracia zakonni. I mamy mu do oddania 10 języków topielców. Geralt? Na święty płomień, dobrze cię widzieć. Co się stało? Dostałem kolcem Echinopsa pod nagolennik. Nie mogę chodzić, a mieliśmy znaleźć cmentarzysko golemów. Najpierw jakiś idiota. Niech święty płomień rozświetli mroki jego umysłu, bełkotał o komarach i gelomach, a potem dostałem tym przeklętym kolcem. Ach! Ranę trzeba opatrzyć. Nie ma czasu na drobiazgi. Elfy będą handlować z hawekarami na cmentarzysku golemów. Miałem wyeliminować hawekarów i wiewiórki. Jednym ruchem ściąć wszystkie łby hydry. Wygląda na to, że hydra jeszcze pożyje. To był bezpośredni rozkaz od samego wielkiego mistrza. Geralt, pomóż mi proszę. Przekażę ci dowództwo nad oddziałem. Jestem wiedźminem, nie żołnierzem. Wierzę w ciebie, Geralt. Wierzę też, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Święty płomień obarczył cię odpowiedzialnością i zaszczytem. Spokojnie, Siegfriedzie, nie unoś się. Proszę cię. Naprawdę potrzebujemy pomocy. Zaczekajcie tu. Rozejrzę się. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Podejrzewałem, że cię zainteresuje. Masz dowód na zabicie 10 utopców? Topielców. Oto ich języki. Poczekaj, tylko zapiszę. 10 utopców. Dobrze. Proszę, twoje złoto. Fajnie, nowy poziom wpadł. Dobrze, dobrze. Słucham. Nigdzie nie mogę znaleźć Ilwina. Co się z nim stało? Odszedł stąd niedawno do innych elfów zamieszkujących na bagnach. Gdzie go znajdę? Musisz poszukać, ja tam nie bywam. Okej, dobra. Na szczęście to obozowisko nie jest zbyt daleko.
Dobra, dajcie mi już spokój. Już mam trochę tych składników alchemicznych. No chyba, że kupą się tutaj zwalą, no to wtedy mogę fajnie ich grupowym rozwalić. Aha, i będę jeszcze musiał sprawdzić tą jaskinię na bagnach. Tam też jest jedna Sefira i dodatkowo będziemy mogli się nauczyć znaku Quen. Ale też wam powiem, że brakuje mi wielu potworów. Oni mieli taką fajną szansę, żeby je znowu wprowadzić do Wiedźmina 3, a tego niestety nie zrobili. Na przykład te Blazer Gery, no to świetnie by wyglądały z nową grafiką. W ogóle Wiedźmin 1 oferuje naprawdę bardzo dużo potworów. Myślę, że jest ich nawet więcej niż w dwójce. Coś tutaj trzeba też będzie wywalić, bo to jest tylko jedna sztuka. Kiedy to się skończy? A nie mogę zebrać nowych składników. Tutaj jest nasz wiewiór, który jest jeszcze większym filozofem od tego, od Jorveta. A, Wiedźmin. Widzę, że nie próżnowałeś. Obóz szkoleniowy? Aby skutecznie prowadzić walkę, musimy trenować. Naprawdę myślisz, że ta garstka może cokolwiek zwojować? Czy garstka kamieni może zmienić się w potężną lawinę? Czy miasto może spłonąć od pojedynczej iskry? Obaj znamy odpowiedź. Cóż... Tak? Mam odpowiedź Vivaldiego. Skoro wysłał wiadomość, ma dla mnie słowa, a nie pieniądze. Przypuszczałem, że tak będzie. Czyli przyszedłem niepotrzebnie? Wręcz przeciwnie, Wiedźminie. Vivaldi nie chce lub nie może nam pomóc. To bardzo istotna informacja. Wspomniał coś o przyczynach swojej decyzji? Jest zwolennikiem pokojowej reformy. Walki, ale w ramach prawa. Vivaldi jest inteligentnym graczem. Myślisz, że naprawdę w to wierzy? Wyobraź sobie szlachtę temerską i króla Foltesta, rezygnujących z ziem, które wydarli nam ogniem i mieczem, a następnie zniszczyli. Uznających nie ludzi za równych sobie. Śmiechu warte. Tak? To obóz treningowy. Do czego się szykujecie? Nie jesteś głupi. Jeśli się zastanowisz, znajdziesz odpowiedź. Chcecie wywołać powstanie przeciw ludziom? Nie boisz się, że o wszystkim doniosę? Poprawka. Chcemy wygrać wojnę z ludźmi, a nie tylko wywołać powstanie. I nie boję się, że doniesiesz. Po pierwsze, jesteś odmieńcem i ludzie nie potraktują cię poważnie. A po drugie, przygotowania do wojny są w tak zaawansowanym stadium, że nic nie może nas powstrzymać. Wkrótce Wyzima zapłonie. Mam nadzieję, że będę wtedy daleko stąd. Znając twoją skłonność do wikłania się w awantury, jestem pewien, że spotkamy się w ogniu walki. Jestem tylko ciekaw, po której stronie staniesz. Po swojej własnej. Jesteś naiwny jak dziecko. W czasie wojny niemożliwe jest pozostać neutralnym. Przekonasz się o tym. No, to ty się o tym przekonasz. Tak? Bo jest to jak najbardziej możliwe. Masz dla mnie jakieś zadanie? Udowodniłeś, że potrafisz sprawnie poruszać się po bagnach i wyświadczyłeś nam przysługę. Teraz chcę cię poprosić o drugą. Słucham. Podobno w okolicy pojawili się rycerze zakonu Płonącej Róży. Ci mordercy nienawidzą nieludzi i wcześniej czy później przyjdą, żeby nas zabić. Co ja mam z tym wspólnego? Przeprowadź moje komando na cmentarzysko golemów. Będzie tam czekał Hafkaren z transportem broni. Musimy się przygotować do walki z Dwan, a gdyby wystąpiły komplikacje, oczekuję, że będziesz walczył, że nie dopuścisz do rozbicia komanda. Nie jestem pewien, czy chcę mieć z tobą do czynienia. Może jeszcze wrócę. No, z dwojga złego to już wybrałbym pomoc zakonowi.
Okej, to wytrzymałość sobie pójdę teraz. Całkiem sporo energii nam przyszło. Dzięki temu srebrnemu talentowi. No dobra, czyli teraz najlepiej to poszedłem sobie do jaskini. To było tutaj. Powinien tam być dosyć szybko dzięki użyciu stylu grupowego. Też nie chcę się zatrzymywać przy każdym potworku, żeby z nim walczyć. To ja od razu kota wypiję, bo tam będzie dosyć ciemno w tej jaskini. Kalksztajn też od nas kupi te skóry. To jest zamknięte. A, to jest tam korytarz jeszcze. I tutaj zrobili literówkę, bo napisali Warana, a sam leśny dziadek nawet mówi, że to jest Wran. Jeszcze jeden gdzieś tutaj jest, no medalion druga. Okej, tutaj byłoby wszystko.
trzecim akcie tutaj spędzę trochę czasu, żeby sobie poekspić na kuroliszkach, bo będzie zadanie od skryby na ich pióra. I dopóki tego zadania nie skończymy, one tutaj będą się cały czas spawnować, a one dają naprawdę sporo ekspa. Dobra. Nie wiem, czy się mieszać ten konflikt. Zawsze to trochę ekspa jednak wpadnie. Między zakonem a wiewiórami. Mogę w sumie pomóc Zygfrydowi. Co się stało? Dostał ranę. Nie ma czasu na drogę. Wygląda na to, że... To był bezpośredni rozkaz od samego Wielkiego Mistrza. Jestem Wiedźminem, nie... Wierzę w ciebie, Spokojnie, Zygfryd. Proszę cię. Dobrze. Poprowadzę rycerzy. Dziękuję. Uderzajcie mocno i pewnie. Niech święty płomień was prowadzi. Tak sobie myślę, że nie zawadziłoby użyć wiedźmińskich eliksirów. Słyszałem o nich wiele dobrego. Oczywiście. Wiedźmin nigdzie nie rusza się bez swoich eliksirów. Jeszcze jedno. Kim są hawekarze? To gnidy, jakich mało. Ludzie sprzedający wiewiórkom broń. Dialogi przewinąłem, bo i takie już znaliśmy. Okej, karły nam spore obrażenia zadają. Chyba ten skarbon jest droższy niż to, co mamy obecnie. Jest na pewno lepszy. No i co? I to było na tyle. Do Zygfryda może dostaniemy jakąś nagrodę pieniężną. Doprowadziłem twoich rycerzy na cmentarzysko golemów. Jaki jest wynik bitwy? Teraz jest tam cmentarzysko elfów. Twoi rycerze spisali się dobrze. Przy okazji informacje o hawekarach były nieprawdziwe. Hawekarów nie było, a wiewiórki były przygotowane do walki. Twoje poświęcenie zostanie nagrodzone. Zakon Płonącej Róży dba o przyjaciół. Nie wątpię w to. Dam ci od razu dowód. Przeprowadziłem małe śledztwo w sprawie tych bandytów, którzy napadli na nas w kanałach. Czego się dowiedziałeś? Zdaje się, że są bardzo zainteresowani wiedźminami. Przed tobą w Wyzimie pojawił się inny wiedźmin. Berengar. Tak, właśnie on. Udało mi się ustalić, że wpadł w ręce salamandry. Uważaj, bo na ciebie również mogą mieć oko. A więc żyje. Ta sprawa staje się coraz bardziej podejrzana. Dziękuję ci, Zygfrydzie. Przyjaciele powinni sobie pomagać. Okej, tutaj pomedytuję. Kota mogę sobie trochę zrobić.
I teraz, żeby nie tracić czasu, mógłbym sobie skorzystać z tego kamienia teleportacyjnego. Okej, zawsze to się obluźni trochę. A może jednak grube doby. Porozmawiajmy o salamandrze. Wygląda na to, że masz jakiś związek z salamandrą. Chyba żartujesz, ja? Dlaczego? To właśnie chciałbym wiedzieć. O co konkretnie chodzi? Pewne fakty wskazują na twój związek z salamandrą. Jakie fakty? Ranny z salamandry wypowiedział twoje nazwisko. Ten człowiek? No tak. To możliwe, przecież wynająłem go. Do czego był ci potrzebny? Do pomocy w moich eksperymentach. Nie wiedziałem, że należy do jakiejś tajnej organizacji. Jasne. Ten łachmyta destylował piątą esencję, czy odkurzał kamień filozoficzny? Chronił mnie przed salamandrą i wykonywał inne ryzykowne zlecenia. Ryzykował dla mnie życie i twój sarkazm tego nie zmieni. Zejdź mi z oczu, bezduszny mutancie! Wierzę ci. To podejrzane, że ludzie, których wynająłeś, są ścigani przez salamandrę. Nie wiem, kto ścigał Berengara. Nie mam z tym nic wspólnego. Nie próbowałeś przypadkiem wciągnąć go w pułapkę? Oddać go w łapy Azara Javeda? Nie bądź głupcem. Gdybym pracował dla salamandry, nigdy nie pozwoliłbym na połączenie mnie z Berengarem. Obrażasz mój intelekt tymi idiotycznymi insynuacjami. Odejdź! Wierzę ci. Te poszlaki to za mało bym zdecydował. Zostawmy na razie ten temat. Właśnie, nie traćmy czasu. Jak znajdziesz tego przestępcę, z chęcią ci pomogę. Teraz wróćmy do pracy. Obraziłeś mnie, Wiedźminie. Teraz ciągle będzie obrażony. Ale dobra, zapiszę sobie i tutaj zakończymy ten odcinek. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. W następnym odcinku myślę, że zaczniemy sobie od Pamięć Ostrza. W ogóle podejdziemy sobie do Szani wieczorem. Ale to tak jak mówię, to już następnym razem. Także to było na tyle. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!